Ja pierdzielę, co jest? Weźmy sobie, kupmy tą nową furkę. Jest w Legendary Motorsport. Od którego poziomu jest tańsza? Ale o ile mam zwiększyć tą reputację? 1 700 000? Ja wam powiem, mi się nie podoba ten samochód. Może po tuningu będzie wyglądał jakoś ciekawie. W ogóle muszę sobie okulary zmienić do tuningu, bo będę wybierał różne kolory, a w tych okularach te kolory są takie przekłamane. Ale piękny widok mam za oknem. Zachodzące słońce. Takie, wiesz, chmury pomarańczowe, jakieś tam, ale pięknie to wygląda, Jezu. Lubię sobie czasami tak posiedzieć tutaj przy komputerku, herbatkę, jakaś muzyczka odprężająca i tak się popatrzeć na tą panoramę, pięknie to jest. Dobra, no to co, kupujemy nową... O, siemaneczko, tu już ktoś przyjechał Lexusem. Kupujemy nową furę. Wiecie co, ja chyba sobie za ten czas sprzedam... O, ja sobie sprzedam ładunek i akurat będzie na tuning. Co wy na to? To zaraz będzie koniec dostawy. Najtrudniej to właśnie tego nabywcę znaleźć. Dziwne, że mnie dobiło do sesji... O! Do sesji pustej. Prawie ziomek uderzył. Coś. Ja nie jadę specjalnie tak, żeby spadł, ale... To śmiesznie wygląda, jak on spada. Mogę już w sumie od razu przywołać sobie ten samochód. I proszę bardzo, 619 tysięcy. Zarobione. Akurat będzie na tuning, no nie? Gdzieś tyle ten tuning wciąga. I mamy Lexusa. Bierzemy się za niego. No mówię, ten samochód tak średnio jak dla mnie. W rzeczywistości to byłoby fajne auto. Tutaj to w GTA jakoś tak. Napęd na 4 buty mamy ponoć. Zobaczmy. No są. Te przednie koła tak leniwie się obracały, ale faktycznie. Jakoś nawet fajnie brzmi. Ty, czekaj, to jakaś fura do dostawy jest. Dobra, chodźmy już na ten zlot, bo ta furka już czeka na tuning. Zobaczymy, co się da z nią zrobić. Ja czuję, że tu będą fajne modyfikacje. Tak co patrzę, gdzieś tam ktoś stuningował ten samochód, to każdy wygląda inaczej, więc... Te nowe samochody z nowej aktualizacji mają sporo nowych możliwości tuningu, więc... Myślę, że będzie ok. Dobra, wbijamy. Wbijamy na zlot. A, jest nowy samochód do wygrania. I tym razem jest to Fiuto. Zobaczmy, co trzeba zrobić. Tak wygląda ten samochód. Dziwny tuning, no nie? Pojazd do wygrania. Zajmij pierwsze miejsce w 3 wyścigach 4 dni z rzędu. Bardzo proste, tylko trzeba sprinty cisnąć, no nie? I Cayman do testowania, tak właśnie, właśnie. O, Cayman to tak. To będzie jedno z lepszych autek w tej aktualizacji. I jedziemy na tuning. Na drift go. Po wlocie za drzwiami. A, okej. Okay. Mogłem pancerza nie... A, już tak. Przednie zderzaki. Możemy taki języczek zrobić, zobacz. To wygląda, jakby był to jego język. Aha, nie możemy całkiem tego zakryć. Możemy zrobić coś takiego. Dziwnie, no nie? Już jak nie Lexus. Ciężko powiedzieć, co tutaj. Nic mi tu nie pasuje. Standard mi pasuje. Chyba, że to dajmy. Dobra, tylne. O Jezu, co to tutaj tak wystaje? Jaki dyfuzor. O, to jest fajne. Tylne zderzaki mamy. Blok silnika. Co to? V8-ka? Konkret. Aha, tu możemy sobie kolor wymienić. Osłony. Ale konkretnie wygląda, to powinno cisnąć ten samochód. Co on taki słaby jest tu w GTA? No jak stara Toyota jest szybsza od F1? Wyścigówki? No nie, to tak... Dobra, mamy to.
Się właściwie mało co tą maskę otwiera, chyba że na zlotach. Okej, mamy wydechy. Też mi nie pasuje to. Okej, to wygląda fajnie. Dam takie. Pyk. Maska. A co to? Ty... Nie pamiętam, żeby w jakimś samochodzie były nakładki. Ciekawe. Dobra, dajmy tak dla beki. To chyba czarna by pasowała, jak mamy tą nakładkę. Ciekawe, czy z tą nakładką będzie się otwierać, bo jak mamy spinki, to maski nie można otworzyć. No to już tutaj pasuje nam karbon w takim razie. Do tej maski, skoro daliśmy sobie takie coś. Możemy sobie powymieniać. Drzwi. Możemy siedzenia. Zostawię te, co są. Kierownica. Klatka. Okej. I reflektory. Dajmy te elektryczne. No i oznaczenia. Co tu wybrać teraz? W sumie ten karbonik tutaj pasuje ładnie. Dam sobie to. Stan Andreas! Do prawie każdego samochodu to daje. Fabryczne lusterka. Karbonowe dajmy. Ogromne te lusterka są tak w ogóle, no nie? Nie wiem, czy jest taki pasek. Słabe ma oznaczenia. Mi pasuje jedynie to. Do tego, co zrobiłem teraz. No i chyba muszę jakoś inny kolor dać tutaj. Chyba jakiś ciemny. Tak, żeby ładnie kontrastował z tym czerwonym. Może niebieski? Kosmiczny błękit. Niech będzie. Dodatkowy kolor. Tutaj mam klatkę bezpieczeństwa w dodatkowym. Koła i bardzo ładne felgi ma ten Lexus. Ja bym tutaj nic nie zmieniał. Przetestujemy go na drift, bo słyszałem, że on jest właśnie taki słaby, jeśli chodzi o osiągi, więc tutaj chyba nie będziemy go robić typowo pod wyścigi. Dach. Dokładki dachowe. Mała antena. O, jaki spoiler, ty! To też coś tutaj ciekawego. Było coś takiego? Wcześniej w samochodach? Ale dziwne. Ale patrzcie, nic nam to nie robi, nie zwiększa nam to docisku. Ciekawe. Dobra, ja dam sobie coś takiego. I zobaczmy dach. Karbonowy z grzbietami. Wgłębienie mamy. O, wgłębienie wygląda fajnie. Niech będzie sobie ten karbonowy. Progi. Ej, tu mamy lotkę z przodu i lotkę z tyłu. Tak, nawet na cztery koła możemy i do przodu i do tyłu jechać, kurde. Mam sobie karbonowe. Okej. Spoiler zderzaka, o Jezu! To aż taki wielki spoiler musi mieć, takie to szybkie. Karbonowy spoiler do driftu. Proszę bardzo, zobaczymy jeszcze inny. Dobra. Wystarczy mi. No i spoilery. Okej. Okay. Ostatni spoiler nie jest tragiczny. Więc... ale fajny. Więc podejrzewam, że tutaj nie ma jakiejś przesady z tymi spoilerami. O, faktycznie są bardzo ładnie dobrane do tego samochodu. Ja bym dał coś takiego. W kolorze lakieru auta. Stan Andreas. I zawieszenie. Ja pierdzielę, co jest?
Już teraz taki niski? Ja myślałem, że się tylko troszeczkę obniży. Ja myślałem, że maksymalne obniżenie to będzie gdzieś... O, gdzieś takie. Co jest? Coś nie tak. Felgi mi się bardzo podobają, ja bym je zostawił. Nie wiem, czy tutaj coś bardziej będzie pasować do tego samochodu. Jakieś nowe chyba odblokowałem. Tu mamy felgi z napisem Stance Andreas. Tu by pasowało do malowania. A dajmy. Będziemy mogli kolor za to zmienić, no nie? Może damy pod kolor, może czerwone, o. Jak siadł, kurde. Jakaś taka może stonowana, o, ognista czerwień może być. A, jeszcze tutaj koła. To co, tym razem może zaczniemy od... spróbujemy go pod drift, okej? Najpierw zaczniemy sobie od driftu, a potem się zobaczy. Okej, no, tuning jest faktycznie ciekawy. Ale to nie wszystko. Aha, z dolarami felgi. Tak, 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 były takie, no. To nie wszystko jeszcze, bo jeszcze możemy go na zewnątrz obniżyć w menu, no nie? Całe szczęście, że jest dzień. Dobra, skumajcie na to. Nie wiem, czy dobrze widać. O, tu będzie dobrze widać, patrzcie na to. To jest tu. O, zawieszenie, uwaga. Serio? Ej, co jest? To jest chyba najbardziej obniżony samochód w GTA. Gość, co się dzieje? Co jest z tą furą nie tak? Ej, faktycznie, to jest takie typowe auto zlotowe. Ja go nie sprzedaję. Nawet jak jeśli jest słaby, to kurde, z takim obniżeniem? Dobra, opony do driftu. Jak to wygląda? Ty, jak najedziemy na jakiś krawężnik, to chyba te koła przednie powinny, no, wystawać przez nadkola, nie? Nie, on się zrobił jakiś taki twardy się zrobił teraz, jak się najeżdża na te krawężniki. Co ten Rockstar? Dobra, jest do driftu, jedziemy na doki zobaczyć. Dźwięk troszeczkę lepiej słychać na samochód teraz. Pod kątem dźwięku. Na, mamy teraz te opony do driftu i czy faktycznie to jest dobry... czy to jest dobry samochód do driftowania? Tak, 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 pamiętam o tapowaniu ręcznego, no. Próbuję to. I on robi takie power slide trochę. Może nie power slide, ale łatwo go obrócić. Próbuję tapować ten ręczny i robi coś takiego. No, tutaj tak gaśnie strasznie. Znaczy tak, spadają mu obroty. Nie da rady go podnieść z tego. Nie wiem. Jest jedno dobre auto z tej aktualizacji do driftu. Ale to na pewno nie jest ten. To jest ten taki pick-up. Ja go zdobyłem sobie w wyścigach. To obniżone zawieszenie to jest jakiś kosmos. Ale tak to Rockstar zrobił, że te koła nie wystają mu przez karoserię, więc chyba spoko nawet, no nie? Ty, ale może będzie to też taki jeden ze stabilniejszych samochodów, jak na przykład ten nowy Dominator. Dominator jest bardzo stabilny i często robię nim pościgi. No bo na pościgach chyba... Znaczy, wiadomo, ważny jest samochód, jak masz szybszy, tym lepiej. Ale chyba bardziej ważne jest to, żeby się z niczym nie zderzać i dobrze skróty wykorzystywać, no nie? Więc nie, no ja sobie chyba pojadę jakiś tam wyścig. Czekaj, tutaj jak jestem z ziomeczkiem, to wbiję nas razem do wyścigów ulicznych. O, znajomi w sesji, pięknie. Dałem sobie takie niebieskie, niebieściutkie światełka. Można je całkowicie zakryć też. I pomalowałem na niebiesko jak Supra. Mam wrażenie w ogóle, że brakuje jakiejś palety kolorów tutaj. Jedziemy. Ja zrobiłem taki bekowy tunik, jest samochód strasznie obniżony. Raliko ma lepsze przyspieszenie dużo, nie? Już.
Ojej. Teraz czuję takie spowolnienie nagle. No. Nie da się go zarzucić, możesz maksymalnie skręcić koła, dodać gazu i nic się nie dzieje złego z tym autem, bardzo fajnie. No? Faktycznie. Spoko. Wow! Co tu się stało? Akurat trafiłem na tego typka. Dzięki za 35 zł! To takie pocieszenie za to za to zderzenie, dzięki bardzo! Ech, już nie dogonię chyba tamtego na przodzie, a szło całkiem dobrze. Z kimś się tam zderzyłem, mnie zaatakował. Ty nie jest wcale taki zły na te wyścigi, może nie na wszystkie. Tam gdzie nie trzeba wysokiej prędkości maksymalnej to jest dobry. Ważne, że jest stabilny. Może będzie dobry na pościgi na przykład. A czyli lepiej robi te zakręty. I no, i fajnie brzmi, to fakt. A ten co robi w tym Kaleko? Stupiaj, masz za swoje, dziadu jeden. Chyba nie on był. Dobra, to GTA, no. Obym swojego nie uderzył. Tutaj ja z ziomeczkiem się ścigam. Ty, ale patrz, tutaj próbuję w te zakręty tak na hama wchodzić. Ten promień skrętu jest duży, to fakt, ale... Kurczę. Deszcz pada. Dobra, tego nie jechaliśmy, na szczęście jest coś innego. Zobaczymy. I właśnie na deszczu jaki będzie start. Chyba taki jak z Rallycon. Nie znam tego wyścigu za dobrze, więc mogę pojechać tu słabo. Uuu, tutaj ze skręcaniem był problem trochę. Dawaj Lexus, traf tam tylko, bo obaj z tutaj zabłądzimy. Okej, okay. Jest git. Ooo, słabo, słabo się skręca na deszczu Lexusem. Ciężko wyrobić na zakrętach. Promień skrętu faktycznie jest duży, ale na deszczu to się jeszcze potęguje. I już nie jest tak... Oj, już nie jest tak stabilnie, on się dobrze spycha. Ten Lexus. Ojej! Co go tak wywaliło? Sorry, ziomek. Ej, ciężko jest. Dobra, skręcanie na deszczu to jest tragedia. Może... Może, nie wiem, coś, jakiś zły tuning zrobiłem do tego auta, ale jest... Jest źle, trzeba bardzo mocno hamować, żeby wyrobić. Ale może wszystkie samochody tak mają. Chociaż, kurczę, znowu trafiłem na jakichś słabiaków, nie? Muszę zaraz pościg sobie pojedziemy, zobaczymy. Tak myślę, że samochody, które mają napęd na tył i tutaj są w tym wyścigu, to tym bardziej mają przerąbane na deszczu. To nie wiem, czy wolę, żeby samochód nie obracało, jak tego Lexusa, czy wolę, żeby lepiej skręcał. Ale czasami go obróć, nie wiem. Ja bym grał z pecetowcami, to już bym był dawno z tyłu. Fajnie by było porównać te wszystkie samochody do siebie na tych... Najlepiej to porównać na tych wyścigach, no bo te samochody, które się pojawiają w tych update'ach, to właśnie do tych wyścigów są, nie? Jedno można powiedzieć, że jest to chyba najbardziej stabilne auto wśród tych wszystkich, które zostały dodane do tych... w tej nowej aktualizacji. Ciężko tutaj powiedzieć o jakichś poślizgach niekontrolowanych albo czymś takim. No niestety kosztem słabego skręcania. Ale w wypadku jak jedziemy po takim deszczu, no to się nawet sprawdza. Nie polecam tego auta na deszcz. Lexusa? No jest ciężkie do opanowania. What?
O chłopie! O co biega? Ja wie, ej gościu, w tydzień wysłał mi 800 zł? Dzięki, okej. Ej, what, skąd ty mieszkasz? Ty pracujesz, gdzie ty pracujesz? Jakąś firmę masz, czy jak? Jak on z Dubaju jest? 200 zł. Ej, ale to jest, on dzisiaj wysłał 100, teraz 200 zł. Jeszcze wczoraj, czy przed, nie, przedwczoraj mieliśmy streamka, czy coś. Wysłał jeszcze kupę siana. Masakra. Magda, dostałem 200 zł do niej. Dobra. Ja mówię do niej, ej, dostałem 200 zł do niej, ta ona, to jedziemy do meczkę. W ogóle wyrobicie złoty w GTA jeszcze? A może jest ktoś u was w ekipie, kto gra na PlayStation też? Stream charytatywny? Nie, no do streama charytatywnego to trzeba byłoby się przygotować, wiesz. Jakiś sobie randomowy ziomeczek jedzie po prostu ciężarówką. Ja można normalnie kupić. Mam nadzieję, że mnie nie wysadzi. Czaj, to jest mój ziomek? W ogóle nie, to jest jakiś random. Wziął sobie giwerkę. Gdzie jedziemy, ziom? Na PC-cie to już byś zginął, nie? Myjemy furę, bo się wzięła i zabrudziła. 15 dolarów! Dobra. Dzięki za dychę, Jezu. Aż mi głupio, dziękuję bardzo. No faktycznie, taki samochód typowo zlotowy. Myślałem, że stuninguję go i sprzedam. Ale teraz widzę, że chyba go jednak nie sprzedam, bo mi się nawet zaczął podobać z tym obniżeniem. Ja wiem, że to obniżenie takie... Ale to jest taki samochód, żeby wiesz, siąść go na ziemię i go tam zostawić, nigdzie nim nie jeździć, no nie? No jest chyba tego typu samochód, czyli idealny na zloty. Tutaj się rozstrzygnie tak naprawdę na tym pościgu, co ten samochód potrafi. Ja zauważyłem... A, patrzcie, nie możemy tutaj brać tych stuningowanych. No to weźmy niestuningowanego. I zobaczę, co się stanie. Na zawołanie to elo, bajo, jajo, te. Jaki model on przypomina? Ja się nie znam na Lexusach za bardzo. Pamiętam, jak opowiadacie, jak się zrobili konia. No daj spokój, do tej pory to pamiętam. Jeszcze się nie odbraziłem na Red Dead Redemption. Myślę, że będzie pewnie taki jeden zimowy, jeden styczniowy wieczór, kiedy sobie usiądę na kanapie i pomyślę, tak, to jest ten dzień, kiedy warto wrócić do Red Dead Redemption i dokończyć tę szaloną grę. Żeby mieć to z głowy. O, tutaj jest ten skrót i można zeskoczyć albo z mostu, albo można zjechać tu na prawo. Chyba skok jest mimo wszystko lepszy, ale wam coś zaraz pokażę, jak dojadę to. Ciekawe, czy już... O, już jeden zna ten skrót. Co widzę, że tam skręcił. Kurde, tu nie trzeba za szybko. Ja myślę, że tymi niestunigowanymi samochodami fajnie się ściga, bo wtedy każdy ma równe szanse. Jak ktoś tam nie ma kasy na jakieś najszybsze auto... Dobra, ej, widzę, że ten samochód... Jak się uderzy go w tył, no to wiadomo, że się rozwali, nie? Ale chyba nie jest aż tak łatwy do rozwalenia. Odwrócenia. Co to było tutaj? What? Co się stało? Czy ten samochód jest dobry do spychania? Czekaj, ja tu zaraz jakiś graczy pospycham. Zobaczymy. Nie, to były jakieś lagi. Ja musiałem z tego gościa w rzeczywistości, jak on widział tę grę u siebie, to uderzyć z prędkością 1000 km/h przez lagi. Wystarczy, że jeden gracz będzie miał lagi i już cała sesja będzie szalona. Ale patrz, na przykład tego. Okej, tu nic nie dało. Ten w ogóle poleciał, bo odbił się od czegoś. Okej, tutaj się obróciłem, ale ten też poleciał. Ja pierdolę. Ło, na dwóch kołach, trzeba uważać. Co ci ludzie robią? Aha, na skróty pojechał. Nie wiem, czy mu się to opłaciło. Ja mówię, że gram na PlayStation 4, dlatego że... jak mówię, że gram na PlayStation 5, to zaraz... a ta grafika się tak nie różni. Jakaś słaba ta grafika na tym PlayStation. A jeszcze nie ma ulepszenia, nie? Na PlayStation
na PlayStation 5 tego GTA. Więc mówię, że gram na PlayStation 4 i tyle, i jakby każdy wie, o co chodzi. No i tutaj trafiłem faktycznie na jakichś graczy, którzy mają bardzo wysokie poziomy, zobaczcie. 430, 600, 380, 300, 300, 300, 300, 300, 600, 700. No i tu się fajnie jechało. Ten Lexus nie jest taki słaby. Ale wow. Koszulki jeszcze nie ma koszulek, ale będą koszulki 1% zdecydowanie. Na pewno to ogłoszę. Także Lexus, ja sobie go zrobiłem tak, trochę bekowo, ale myślę, że będzie ciekawy na zloty. What? Dzięki za... Ej, ile to już? Ja pier... Co? Ej, okrągły 1000. What? Jedziemy do Maczka i zrobię fotę dzisiaj na Instagramie, nie? Specjalnie dla ciebie. Ja pierniczę, szalony. No gdzieś, kurde, kasy się pozbywa, chłop. Ty tu jakiś typ pojedzie? Czekaj, on się chce bić ze mną. Bo on ma nagrodę za głowę. Dobra, jedziemy tego gościa strzelić. Zobaczymy, czy Lexusem dam radę. Możemy tylko bomb używać, bo tego samochodu... On jest pancerny, więc dwie bomby minimum. Jeszcze. Pyk, dobra. Trzy bomby chyba starczą. Gościu, ty, z czego on jest? Nie trafiam go tymi bombami. Ło! Oż ty! Co to? Niezły typo! Jak on to zrobił?